W dzisiejszym odcinku będę mówić o NPR-ze po porodzie. NPR-ze, czyli o naturalnych metodach planowania rodziny. Wiele z Was prosiło o ten odcinek. Ja ten odcinek chciałam nagrać dopiero jak będę już po okresie poporodowym, ale jeszcze jestem w tym okresie, bardzo nalegałyście, dlatego już dzisiaj nagrywam to, ten odcinek. I dzisiaj opowiem o tym, jak moje wrażenia, czy rzeczywiście jest to takie trudne, jak y, ja sobie z tym radzę. I krótko, właśnie na czym polega NPR po porodzie. Zapraszam do oglądania. Na początku przypomnę, że jestem już 8 miesięcy po porodzie, i mimo, że może się wydawać, że dosyć dawno rodziłam, 8 miesięcy temu, dzisiaj odbyłam u fryzjera, już trochę od. od tego porodu czasu minęło, to jednak wciąż jest to okres poporodowy, ponieważ okres od porodu do wystąpienia pierwszej miesiączki nazywany jest okresem poporodowym właśnie w metodach planowania rodziny naturalnych. Więc tak, wciąż jestem w tym okresie. I najbardziej chciałam, tak jak mówiłam, nagrać ten odcinek, jak już będę po tym okresie, żeby móc powiedzieć, że się udało, że to przeszłam, ale ze względu na to, że bardzo chciałyście, już teraz nagram ten odcinek, a najwyżej, jak już przejdę ten okres poporadowy, to nagram po prostu taką aktualizację, jak mi do końca z tym wszystkim poszło. I ja przede wszystkim uczyłam się metody angielskiej, dlatego w tym odcinku pokrótce opowiem, jak wygląda prowadzenie obserwacji. Po porodzie w metodzie angielskiej. I będę to mówiła na podstawie podręcznika dla nauczycieli NPR, właśnie w tej metodzie. I zacznę trochę od teorii, potem powiem o swoich wrażeniach. Więc, w metodzie angielskiej, inną procedurę przyjmuje się do, do tej sytuacji, kiedy karmimy wyłącznie piersią, inną do karmienia mieszanego, inną, kiedy karmimy wyłącznie sztucznie. Dlatego, że kiedy karmimy sztucznie, to. Nasza płodność może wrócić już właściwie po kilku tygodniach, czyli bardzo szybko, kiedy karmimy piersią, to się trochę opóźnia. I tę inną procedurę po prostu się przyjmuje do tego karmienia. I ja powiem o tym, jak się zachowujemy, kiedy karmimy wyłącznie piersią, bo ja również karmiłam wyłącznie piersią do 6 miesiąca i właśnie według tej procedury postępowałam. Mniej więcej. I tutaj 5-6 tygodni po porodzie, czyli po ustaniu połogu. Zaczynamy takie obserwacje, 10 dni obserwacji, żeby zaobserwować nasz podstawowy model niepłodności, czyli sprawdzamy, jak się zachowuje nasz organizm i jakie objawy obserwujemy właśnie w tej naszej niepłodności w tym okresie poporodowym. I przez te 10 dni unika się współżycia, żeby móc po prostu dokonać niezaburzonej obserwacji. I tutaj w tej metodzie, jak wiemy, obserwujemy śluz szyjki macicy, obserwujemy temperaturę i dodatkowo możemy obserwować szyjkę macicy i jeśli chodzi o ten początek to najważniejsze chyba w tym okresie poporodowym jest ten, ten śluz, czyli obserwowanie wydzieliny i odczucia, czyli jest to odczucie suche mokre czy jakieś mieszane i tutaj w tym podręczniku, który mam do metody angielskiej jest napisane, że są takie trzy modele. Model sucho, model wilgotny i model mieszany. I ten mieszany występuje najrzadziej. I może bardzo rzadko dojść do, takiego, do takiej sytuacji, że w trakcie tej, tego okresu poporodowego, w tego okresu niepłodności ten podstawowy model niepłodności się zmieni. I kiedy mamy już ustalony podstawowy model niepłodności, to kiedy pojawiają się jakieś zmiany w tym modelu, to mówimy o tym, że rozpoczął się czas E, obserwujemy te zmiany. Ostatni dzień tej zmiany jest to szczyt tego objawu, i od tego dnia odliczamy 4 dni. Ta, takich łatek objawów płodności może się pojawiać e, więcej co jakiś czas, tam one mogą się powtarzać. Dopiero skok temperatury zaobserwowany informuje nas o tym, że była owulacja. Jeżeli pojawiają się jakieś objawy śluzu, ale nie było skoku temperatury, oznacza to, że jeszcze tej owulacji nie było. I tutaj właśnie ten czas polega po prostu na dokładnym obserwowaniu siebie, bo ponieważ szczególnie kiedy dziecko już przestaje pić tylko mleko, i już jest dokarmiane, to te łatki mogą pojawiać się częściej, więc wtedy nasza obserwacja powinna być wzmożona. Więc jak często współżyje się w okresie poporodowym, kiedy odkładamy poczęcie? Więc jeżeli ten podstawowy model niepłodności jest takim modelem suchym, że nie ma żadnej wydzieliny, to kiedy kobieta jest pewna swoich obserwacji, to można te współżycie podjąć codziennie wieczorem, właśnie po całym dniu obserwacji. W przypadku innych modeli, kiedy jest to model mieszany albo model z odczuciem Mokrości, to lepiej to współżycie podejmować co drugi dzień, też właśnie w dni, kiedy jesteśmy pewni swoich obserwacji. Natomiast, kiedy pojawia się pierwsza miesiączka po porodzie, kiedy pojawiają się pierwsze cykle, mogą one być nieregularne, więc tutaj też te obserwacje prowadzimy dokładnie i, I nie jest to pewnie takie proste. Jeszcze nie wiem, bo jeszcze te cykle nie wróciły do mnie, jeszcze wciąż jestem w okresie poporodowym. Więc teraz krótko powiem, jak moje wrażenia. Więc ja w tych innych odcinkach zaznaczałam, że NPE jest bardzo prosty, gdyż w moim przypadku jest dosyć prosty. Jeśli chodzi o te regularne cykle, to zawsze wszystko książkowo mi wychodziło i było to dla mnie bardzo logiczne i bardzo łatwe. Natomiast w okresie poporodowym moim zdaniem jest to znacznie trudniejsze, ponieważ te objawy u mnie, mimo że w podręczniku jest napisane, że rzadko wy, występuje. Model mieszany to u mnie występuje. Te łatki objawów płodności pojawiają się dosyć często, więc tak naprawdę wymaga ode mnie ten okres poporodowy bardzo sumiennych obserwacji. A ja trochę sumienna nie jestem, nie lubię tego obserwowania, zapisywania tego wszystkiego. A rzeczywiście w tym okresie poporodowym trzeba bardzo uważać, trzeba bardzo dobrze obserwować swój organizm. Dobrze jest znać swój organizm, dobrze jest wcześniej nauczyć się tych metod, nie zaczynać w okresie poporodowym, początek swojego, swojej przygody z NPR-em, lepiej wcześniej trochę poobserwować siebie w regularnych cyklach, bo rzeczywiście jest to zupełnie inaczej i jest to moim zdaniem dosyć trudne, dlatego chciałam ten odcinek nagrać, kiedy będę już po tym okresie, żeby powiedzieć o udało się. Więc y, wszystkie z Was, które są po porodzie, które teraz zmagają się z NPR-em, y, pozdrawiam. Uważam, że jest to rzeczywiście y, trochę trudne, szczególnie, że wiele kobiet też w tym czasie odkłada poczęcie, też ze względów zdrowotnych, bo też po, po porodzie nie dla każdej kobiety będzie wskazane, więc pewnie więcej kobiet niż ja odkłada w tym czasie poczęcie. A jest to. Y, y, Dosyć trudne. Pewnie nie dla każdej kobiety, pewnie niektórym te, ten cykl wraca sprawniej, może <noise> z mniejszą zmiennością, ale z tego jakie ja mam wrażenie jest to trochę trudniejsze niż w przypadku takich regularnych cykli, regularnych sytuacji. Wtedy NP jest bardzo logiczny, bardzo prosty, wszystko jest bardzo fajnie pokładane, a tutaj no. Obserwujemy organizm, co się dzieje. Może przy kolejnych porodach byłoby mi łatwiej. Teraz, jeśli chodzi o to, jest to mój pierwszy poród, e, połączony z karmieniem piersią, to rzeczywiście jest to trudne. Natomiast, w przypadku poronienia, bo wcześniej e, też urodziłam Józia, to, to było poronienie, i, i wtedy właściwie od razu mój organizm wrócił do normy, mimo że to był 28. Tydzień ciąży, to tak naprawdę już po miesiącu moje cykle, no może, może nie były całkowicie regularne, ale, ale się zaczynały stabilizować, zaczynały się pojawiać. Natomiast w przypadku karmienia piersią to się trochę odwleka. I teraz kilka danych naukowych. I podam wyniki badań, które są w tym podręczniku. To jest podręcznik z 2009 roku. Pewnie są też jakieś nowe doniesienia naukowe na temat, na temat NPR-u i w ogóle powrotu płodności po porodzie. Nie robiłam takiego przeglądu. Jeżeli bardzo chcecie taki przegląd najnowszej literatury naukowej, to mogę go zrobić. Teraz przeczytam, co jest w tym podręczniku. Jakie ciekawostki, jeśli chodzi o ewolucję, są tu wypisane. Więc badania niemieckie wykazały, że. Zakres czasowy wystąpienia pierwszej owulacji wśród kobiet karmiących wyłącznie piersią waha się od 14 tygodni do niemal 2 lat po porodzie. Czyli komuś, której z Was może wrócić płodność już 14 tygodni po porodzie, a innej może, może wrócić 2 lata po porodzie, więc te wideoki są bardzo duże, to oznacza, że Możemy mieć ten okres poporodowy bardzo krótki, albo bardzo długi, i to też pokazuje, że trzeba być bardzo czujnym, jeśli chodzi o te obserwacje w tym okresie. Najwcześniejszy powrót płodności odnotowano po 12 tygodniach w piśmiennictwie światowym. Najczęściej natomiast powrót płodności pojawia się po wprowadzeniu do karmienia dziecka, czyli około 6-8 miesiąca, tym tak najczęściej pojawia się okres płodny. Natomiast to też jest bardzo ciekawe, prawdopodobieństwo zajścia w ciąże kobiety jeszcze nie miesiączkującej nie przekracza 5-10% w 18 miesiącu po porodzie. Czyli kiedy jeszcze nie mamy miesiączki, to ta szansa na zajście w ciąży jest 5-10%. Oczywiście no, dosyć duża, więc raczej Możemy sobie pozwolić na taki w ogóle brak obserwacji przed pojawieniem się pierwszej miesiączki, jeżeli na odkładaniu poczęcia nam bardzo nie zależy. Jeżeli nam zależy, to raczej te, te obserwacje trzeba prowadzić od samego początku bardzo dokładnie. Inne badanie wykazało, że okres poporodowej niepłodności jest związany z długością karmienia piersią wyłącznego i po czterech miesiącach. Wynosił on w tym badaniu 28,1 tygodnia średnio, po 5 miesiącach 31,4 tygodnia, po 6 39,4, po 7 41,5 tygodnia. Czyli jest to prawdopodobieństwo dłuższego okresu niepłodności związane z długością karmienia piersią, ale tak jak czytałam w innym badaniu, mimo wyłącznego karmienia piersią, płodność może wrócić już nawet w 14 tygodniu. Więc e, obserwujmy się. Jeżeli odkładamy poczęcie, oczywiście. I to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o NPR po porodzie. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to jakieś kompendium wiedzy, że nie jest to zbiór wszystkich potrzebnych informacji. Oczywiście, żeby nauczyć się metody, najlepiej skonsultować się z jakimś konsultantem, instruktorem tej metody. Ja trochę opowiedziałam, na czym to mniej więcej polega, jak ja sobie z tym radzę, jak to wygląda po prostu. Jeżeli macie pytania, zadawajcie. Może nagram więcej odcinków o NPR, że może jeszcze na jakiś inny temat, który Was interesuje, związany z porodem, z laktacją lub innymi tematami. Więc piszcie, komentujcie i zapraszam też do subskrypcji naszego kanału. To wszystko. Do zobaczenia.